I powiem wam więcej. Głosowało? Bo wiemy, że Marianna Schreiber ma swoją partię. Mam tego dość, bodajże, tak. jeżeli nie przekręcam nazwy. Tak. No ja też mam tego dość. Eee, słuchajcie, przede wszystkim co do wyborów do sejmiku samorządowego. Ludzie z mniejszą ilością głosów niż ja dostałem, mhm. dostawali się do tego sejmiku z ramienia partii, które przekroczyły jakiś tam procent. Po prostu partia KUKI z 15. Czy to było wówczas stowarzyszenie, mhm. nie przekroczyła pewnego limitu, progu, i wszyscy, nieważnie ile zostali głosów, nie, nie mogli wejść do, do. To jest taka ordynacja wyborcza. Ja faktycznie bardzo się zawsze polityką interesowałem. Nigdy mi to nie było obce. I dzisiaj, ja to mówiłem już wielokrotnie, to nie jest tak, że ja to mówię koniunkturalnie, bo dzisiaj pewne spotkanie no tak, e, miało, miejsce. miało miejsce i coś za tym się kryje. Oczywiście jakieś idee polityczne. Mhm. Powtarzałem już dłuższego czasu, że ja nie mam dziś na kogo zagłosować. Nie mam. Słowo wam daję, nie mam. Ponieważ głosowałem na Konfederację. Dziś wam to mogę powiedzieć. Głosowałem na Konfederację. Ale Konfederacja opowiadała się za mordowaniem bestialsko zwierząt. Tak to trzeba nazwać. Ja się bardzo, ja bardzo ubolewam, że prezes Kaczyński przy drugiej próbie prze, przeforsowania tej piątki dla zwierząt mhm. znowu zrobił krok w tył. Ja, tak byłem, tak trzymałem kciuki za niego, żeby to doprowadził do końca. No nie można tak bestialsko mordować zwierząt. No ten, ten, ten ubój rytualny. No przecież to jest, to jest po prostu, to, co trzeba mieć w sobie, żeby móc na żywca podcinać gardło zwierzętom. No to, to, jest, to jest straszne. No. Jak wygląda ta sytuacja z tym spotkaniem? Więc, więc chodzi o to, jeśli chodzi o to spotkanie, było to spotkanie bardzo ciekawe, które dotyczyło również kwestii politycznych. Również czyli również. Nie tylko. Nie, no tam było kilka projektów poruszanych, ale również, również między innymi projekt polityczny. I ja uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt polityczny. Nie wiem, czy wiecie, ale gdy z, w jakimś sondażu tylko samo stwierdzenie, że taka partia jest mhm. i kogo ona jest, zostali e, e, obywatele zapytani w takim badaniu, ta partia uzyskała 2% głosu. Na samym otwarciu, na dzień dobry. To jest bardzo dobry wynik, bo próg wyborczy to jest 5%. 5% dokładnie. Więc yy, ja trzymam kciuki, a jeżeli będę mógł w czymś pomóc, to na pewno pomogę, bo ja chciałbym mieć w końcu siłę polityczną na scenie politycznej, na, której, na którą mógłbym, niekoniecznie, żebym ja z, musiał startować, ale żebym mógł zagłosować. Więc ja zrobię wszystko, żeby tą inicjatywę wesprzeć. Niekoniecznie, żebym mógł startować, ale gdyby na przykład...